et Spiritus et Spons ad vicunt veni. Amen. Veni, Domine, Maranatha. Et Spiritus et Spons ad... Pan przywołał do siebie, Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów, także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Dzisiaj możemy trochę zrozumieć to słowo, które pojawia się między innymi w psalmach, które mówi, że Pan Bóg raz powiedział, dwakroć to słyszałem. Bo tą Ewangelię słyszeliśmy już, prawda? W niedzielę przychodziła do nas podana przez Mateusza. Dzisiaj słuchamy Ewangelii Łukasza, ale jest to samo słowo. Jan, który posyła swoich uczniów z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść. I odpowiedź jest prawie taka sama, z jednym małym wyjątkiem. Nie wiem, czy usłyszeliście ten wyjątek. Bo u Mateusza słyszeliśmy, że Chrystus każe powiedzieć Janowi: powiedzcie to, co słyszeliście i zobaczyliście. A Łukasz przekazuje to inaczej, bo mówi: donieście Janowi to, co widzieliście i usłyszeliście. Czyli zmieniona jest kolejność. Bo my chętnie opowiadamy o Chrystusie, ale zobaczyć Chrystusa w naszym życiu jest czasami bardzo ciężko. Nie? Nie chcę powtarzać tego, co mówiłem w niedzielę, ale nie mówiłem tutaj. Zostałem poproszony, żeby głosić rekolekcję w parafii świętego Jana Bosko, tutaj u nas w Pile, u Salezjanów. Ale to pytanie ciągle do nas wraca. Dlaczego kolejny raz przychodzi ta Ewangelia? Bo to jest bardzo ważne. Bo to pytanie, czy Chrystus jest tym, który miał przyjść, czy mamy innego oczekiwać, jest pytaniem tego naszego młodego pokolenia, które wymiotło z Kościoła. Jest pytaniem tych wszystkich braci i sióstr, których tutaj nie ma. Naprawdę Chrystus jest Mesjaszem, naprawdę Chrystus ma władzę nad życiem człowieka, to pokaż mi to. Mam już dosyć księżowskiego gadania, że Bóg jest miłością, Bóg jest przebaczeniem. Pokaż mi, że jest. Nie? I widocznie słuchaliśmy tego za mało, skoro ponownie wraca do nas ta Ewangelia, że dzisiejszy świat jest znużony słowami i księżowskim gadaniem, że chce dotknąć Chrystusa. I to myślę, to jest tak, wraca ponownie to słowo, ale dzisiaj ono do mnie troszeczkę inaczej przychodzi. Przychodzi do mnie poprzez proroka Izajasza, który otwiera to słowo trochę inaczej. Posłyszeliśmy Izajasza, który mówi w imieniu Boga: tak mówi Pan, Stworzyciel świata, ten, który ukształtował
i wykonał ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną. Skoro tak jest, że nie stworzył ziemi bezładną, dlaczego ona dzisiaj jawi się nam jako bezładna? Skoro, dlaczego wstrząśnięte są te fundamenty, że ten świat nie odróżnia lewej ręki od prawej? Dlaczego w takim razie nie możemy zobaczyć, że niewidomi odzyskują wzrok? Dlaczego w Kościele, dlaczego w naszych małżeństwach, we wspólnotach, w których jesteśmy, ciągle jesteśmy ślepi jak but? Dlaczego ciągle jesteśmy chromi, sparaliżowani? To znaczy, nie potrafimy wyciągać ręki do drugiego człowieka. Bóg jej nie uczynił bezładną. Dlaczego ciągle jesteśmy głusi? Nic nie słyszymy. Nie słyszymy drugiego człowieka, tego, co kryje się za tym jego buntem, arogancją, czasami brakiem szacunku. Tylko słyszymy bicie własnego serca i ten lęk, że te słowa nas ranią. Dlaczego nie widzimy, że umarli zmartwychwstają? To znaczy, te małżeństwa, które się sypią, są wskrzeszane do życia na nowo. Relacje z dziećmi, które są porwane, są uzdrawiane. Dlaczego w takim razie, skoro Bóg nie uczynił ziemi bezładną, skoro ukształtował tą ziemię, ukształtował Kościół, ukształtował małżeństwo, przecież małżeństwo zaczyna się tu, to sakramentalne małżeństwo, kiedy się mówi: tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Dlaczego Bóg, który nie ukształtował tego bezładnym, teraz patrzy na nas i mówi: gdzie jest ta ziemia, którą ukształtowałem, nie ukształtowałem bezładną? Gdzie odpowiedź jest w tym, co przychodzi u proroka Izajasza, bo mamy wiele różnych rzeczy, mamy wiele różnych rzeczy w Kościele. Wczoraj słuchaliśmy tej Ewangelii o tych dwóch synach, którą Chrystus opowiada, prawda? Mówi, powiedział starszemu: dziecko, idź i pracuj w mojej winnicy. I on powiedział: tak, Panie, ale nie poszedł. Ja słyszałem wczoraj, kiedy słuchałem tej Ewangelii, skargę Chrystusa, że ten lud, która była, Chrystus cytował Izajasza, Izajasz towarzyszy nam w Adwencie, cytował Izajasza, mówił: rzeczywiście Izajasz miał rację, kiedy mówił, że ten lud czci mnie wargami, a sercem z tym daleko jest ode mnie. Dlaczego ten bezład? Dlaczego tylu niewidomych, głuchych, sparaliżowanych, mimo że mamy niesamowite rzeczy na przykład w Kościele, prawda? Mamy wiele rzeczy, które mają nam pomagać. Wczoraj, kiedy głosiłem rekolekcję, mówiłem między innymi na przykład o adoracji krzyża, że mamy wiele tradycji, bo Chrystus wtedy mówi, to jest w kontekście tego, że zarzucają uczniom, że nie myją, nie postępują według tradycji starszych i nie obmywają rąk przed posiłkiem, rozluźniając pięść. Mówi, trzeba to robić, taka jest tradycja. My mamy też w Kościele wiele tradycji. Wielu mówi, że tradycje są święte. Oczywiście są święte, są dobre. Ale Chrystus w tym kontekście tego oskarżenia mówi, że wy trzymacie się tradycji danych przez ludzi, a opuszczacie przykazanie Boże. Prawda? Bo co miało znaczyć to obmycie rąk, rozluźniając pięść? Ta tradycja, która była, pochodziła od ludzi, bo w Piśmie Świętym nie znajdziemy przykazania Bożego, który mówi, że trzeba tak robić. Bo ona miała pomóc przeżyć to, że kochaj bliźniego swego. Prawda? To znaczy, że kiedy siadam do posiłku, muszę pamiętać o tym, że mam rozluźnić pięść. Nie mogę siadać
posiłku, mając pięści ściśnięte, gotowe przyłożyć drugiemu, sądzić go, oskarżać go, nie? No to jest ta tradycja. Ja wczoraj mówiłem odnośnie na przykład całowania krzyża w Wielki Piątek. Dlaczego całujemy krzyż w Wielki Piątek? Nie mamy w Piśmie Świętym nic powiedziane. To jest tradycja ludzka, która nam ma pokazać jaką rzecz. Że tutaj całujemy ten krzyż po to, żeby przypomnieć sobie, że mam całować ten krzyż, który jest w moim życiu. Tą żonę, która jest jędza nieznośna i tylko ci gada na duchę. Tego męża, który ci wydziela pieniądze i mówi, ile wydałaś, tyle wydałaś, nie, ile nie możemy sobie na to pozwolić. Rozumiecie? Jest krzyż, te dzieci, które mówią ci straszne rzeczy, okrutne. Mamy ucałować. Mamy objąć. Albo mówiłem też o tym znaku, że po Wigilii Paschalnej bierzemy figurkę Chrystusa Zmartwychwstałego i okrążamy Kościół 3 razy, prawda? Ogłaszając zmartwychwstanie. Ale w Piśmie Świętym nic nie ma. Nie ma takiej, to jest ludzka tradycja, żeby krążyć z figurką. Myślicie, Pan Jezus nam kazał, żeby wziąć drewnianą figurkę i dookoła kościoła? To ma, jaki ma sens ten znak? Że mamy ogłaszać Jego zmartwychwstanie. W czasie Eucharystii to powtarzamy. Głosimy Twoją śmierć, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy Twojego przyjścia. To znaczy, że w naszym życiu Święty Paweł w drugim liście do Koryntian to mówił bardzo mocno. Powiedział, my w naszym ciele nosimy umieranie Chrystusa, żeby się objawiło Jego życie w nas. Znosimy prześladowania, znosimy oszczerstwa, znosimy rzeczy, które, rany, które nam zadają grzechami, żeby się objawiło zmartwychwstanie Chrystusa, żeby się objawiło to, że Chrystus pokonał śmierć, że ma moc nad życiem człowieka. I jak łatwo jest nam zatrzymywać się na znakach i myśleć, że naprawdę całe chrześcijaństwo polega na tym, żeby całować drewniany krzyż, żeby obnosić drewnianą figurkę. A dzisiaj bym dodał jeszcze, żeby się łamać opłatkiem. To jest tradycja ludzka. W niektórych kościołach na świecie w ogóle tej tradycji nie ma. 13 lat byłem w niemieckojęzycznym kościołach. Tam nie mają tego zwyczaju. To jest zwyczaj polski. Ja myślę też na Ukrainie to jest. Nie, że się łamie opłatkiem. Ale po co się łamie opłatkiem? Jak myślicie? To jest takie ważne. O, nie ma opłatka. Po co się łamiemy opłatkiem? Po co jest ta tradycja? Żeby przypomnieć sobie, że to, co czynimy tu na Eucharystii, że Chrystus łamie swoje ciało i mówi, bierz i jedz, to czyń na moją pamiątkę, mamy czynić. Względem siebie nawzajem, kiedy łamiemy się nawzajem opłatkiem. Znaczy, ten gest pokazuje, że ja jestem gotowy połamać moje ciało dla ciebie, kiedy daję, żeby drugi sobie odłamał kawałek. I też, jak łatwo jest nam zatrzymać się tylko na tym łamaniu się opłatkiem, na tej tradycji ludzkiej, a minąc przykazanie Boże, które mówi, robisz to dlatego, żeby pokazać temu drugiemu i żeby sobie uświadomić, że miłość, pokój, pojednanie nie przychodzi przez te zewnętrzne gesty, ale przez to, że ja jestem gotowy łamać moje życie dla drugiego. Nie? Dlatego dzisiaj, dlaczego jest tak dużo bezładu? Bo mamy wiele rzeczy, które Bóg nam dał, żeby rzeczywiście ta ziemia, to małżeństwo, ten kościół, wspólnoty, w których jesteśmy, nie były bezładne. Ale my często zatrzymujemy się na rzeczach zewnętrznych, które na końcu w ogóle nie prowadzą nas do tego, co oznaczają. Mamy wspólny stół w domu i nie korzystamy z tego. Mamy łoże małżeńskie i nie korzystamy z tego. Zostajemy na tej powierzchni, ale nie ma wyrażania tego, przykazania Bożego, który mówi kochaj drugiego jak siebie samego. Dlatego dzisiaj przychodzi w tym słowie dobra nowina. Dobra nowina,
która mówi: nawróćcie się do mnie, aby się zbawić. To znaczy, że ten cały Adwent, żebyśmy mogli dobrze przeżyć Wigilię, która też jest ogromnym darem, że możemy usiąść razem do stołu, mogła nam uczynić to, tą prawdziwą wspólnotę wokół stołu, w którym mogę siedzieć. Potrzebujemy dzisiaj nawróćcie do Chrystusa. Dlatego psalm 34 mówi takie piękne zdanie: spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Bo my często nie patrzymy się na Chrystusa, albo patrzymy, ale nie widzimy. Nie? Słuchamy, ale nie słyszymy. I najchętniej byśmy reformowali wszystkich wokół nas, odrzucając tych, którzy nie myślą tak jak my, nie przyjmują Komunii Świętej tak jak my, nie postępują tak jak my, nie mówią różańca tak jak my, robią coś innego, mówimy: ta, nie, nie, ta tradycja jest taka. Ale po co to wszystko jest? Po co to wszystko jest? Dlatego dzisiaj to słowo naprawdę rozbrzmiewa bardzo mocno. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić. By małżeństwa były pojednane. Relacje z dziećmi. To nie wystarczy stworzyć tradycji. Trzeba wrócić do Chrystusa. Bo On jest zbawcą. Pan sam szczęściem obdarzy, mówił psalm. A nasza ziemia wyda swój owoc. Zawsze na końcu chodzi o nasz powrót do relacji z Chrystusem. Dzisiaj, kiedy będziemy mówili amen na ciało Chrystusa, naprawdę włóżmy w to całe nasze pragnienie: tak, Panie, tak chcę. Pragnę być z Tobą jedno, żeby kiedy będę się łamał opłatkiem w moim domu, naprawdę miał to ogromne pragnienie połamać moje życie dla drugiego. Bo wtedy Ty, nie? Bo wtedy Ty będziesz mógł czynić rzeczy wielkie. Kiedy ja ofiaruję moje ciało Tobie. Stąd to słowo tuż ostatnie jest powiedziane: wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Nie? Jeżeli będziemy wierni Chrystusowi, dobrze, pragnę tak połamać moje ciało, to wtedy będzie mogła przyjść sprawiedliwość Boga, Jego interwencja. Bo będzie miejsce, gdzie ona będzie mogła spocząć. Takie dobre słowo, pełne obietnicy dzisiaj.